Okej, hej, witajcie i sorry, jeżeli będziecie mieli dzisiaj krótki odcinek, ale od alergii, no po prostu mam całe oko spuknięte, a drugie przymknięte, więc ledwo co widzę, nie wiem czy w ogóle uda mi się to nagrać. Dlatego też nie będziecie mieli dzisiaj happy release'u, no nie udało mi się tego zrobić, przepraszam. To są wyższe tak jakby sfery, oczywiście macie, nie wiem, najlepszy komentarz, bo zawsze to robię. No i co ten mod daje, są bardzo ciekawy. No i też jak będziecie mieli dużo cięć, to sorry, ale no będę musiał się ogarniać, nie? Co robią te Crystal Wingi, bo po to chyba przyjdziecie na ten odcinek, żeby się dowiedzieć, co robią te kryształowe skrzydła, tak? Bo tak można to nazwać. Teleportują one was w miejsce spawnu, ale to nie jest wszystko. Ponieważ jak widzicie, jest tam napisane na dole, że Magical Wings Brought You Home. Czyli no po prostu możecie sobie klikać cały czas do waszego miejsca spawnu. No i tak naprawdę nic, możemy się teleportować. Ale fajniejsza zabawa się robi, gdy wchodzimy do Netheru. Otóż tak, nie wiem, rzucimy sobie przykładowo, albo dobra, zostawimy sobie. Wejdziemy sobie do Netheru. Gdy wejdziemy do Netheru, bardzo fajna rzecz się stanie, gdy spróbujemy się steleportować. Więc jak widzicie, jesteśmy w Netherze, nie, to nie jest jakaś mapa ukryta i nie jesteśmy w normalnym świecie, tylko to jest Nether, jak widzicie. No i gdy klikniemy prawym przyciskiem na nasze skrzydła, płoniemy i będziemy płonąć cały czas, dopóki nie ugasimy tych skrzydeł. Zaraz wam pokażę, co się dzieje. Nawet jak zdejmiemy, to i tak będziemy płonąć. Szybko do wody, szybko do wody, nie umrzeć. A, umrę chyba. O Boże. Jak widzicie, tu są te palące się skrzydła i po prostu gdy je podniesiemy, od razu płoniemy. Dopiero jak będziemy do wody, zostaną one ugaszone. No i teraz robi się fajniejsza zabawa, bo to są te Burned Wing. Więc w tym momencie to spalone skrzydło możemy go użyć i teleportuje nas w losową lokację na naszej mapie. Czyli możemy się nawet teleportować 10 tysięcy kratek od naszego miejsca. Bardzo fajna sprawa a propos zwiedzania świata, świata. Nie musicie w końcu biegać gdzieś i kurczę do przodu. Tylko wystarczy, że zrobicie coś takiego i was automatycznie teleportuje w losową lokację. Możecie nawet się w górze teleportować, więc uważajcie, bo możecie zginąć, więc warto mieć przy sobie waypointa. No ale przy okazji, jak widzicie, mam też normalne nasze skrzydła i klikamy prawym, jesteśmy w naszym miejscu, w którym się zespawnowaliśmy. To tyle na tego krótkiego moda, naprawdę przepraszam was, że dzisiaj tak krótko. Spróbuję wam to jakoś zrekompensować, czyli że na następnym tygodniu na przykład będzie codziennie odcinek. No nie obiecuję, no, codziennie to nie będzie, ale na przykład jakiś ten dodatkowy odcinek będzie na pewno. Raczej na 100%. Subskrybujcie, bo to jest bardzo ważne, mam nadzieję, że będziecie to robić, ponieważ to mi daje tak naprawdę motywację, bo gdy widzę, że ten licznik widzów, że ludzie mnie oglądają, to kurczę, mam motywację do na dalszych filmów, nawet gdy jestem chory albo coś mi się dzieje. Oczywiście, no, no cóż, poświęciłem się. Trzecie kciuka w górę. No i koniec tego zgadania, no wiem, że taki krótki mod, więcej gadałem niż przeprezentowałem tego moda. Ale no cóż, no nic na to nie poradzę, nie? Trzymajcie się, cześć. Ała, co się dzieje? Kurde, no i chyba usłyszycie jaki. Ha?